Cześć, tu Krzysiek z Guitar Center. Przygotowałem dzisiaj dla Was krótki test ukulele marki Kasza. Jest to instrument wykonany z włókna węglowego, nie ma tutaj ani grama drewna, o bardzo śmiałym, nieco kontrowersyjnym jak na ukulele, powiedziałbym, designie. Ja byłem odrobinę sceptyczny, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania. Nadal jestem fanem drewna, aczkolwiek nagrałem kilka próbek tego ukulele. I okazało się, że to fantastycznie stroi, bardzo przyzwoicie brzmi. Walory użytkowe tego instrumentu, jakość jego wykonania stoją na bardzo wysokim poziomie. I zastanawiam się, czy gdybym nie musiał sobie kupić przypadkiem ukulele do 500, to czy nie wybrałbym właśnie tego, ze względu na stosunek jakości do ceny. Jak to gra, jak to wygląda, zapraszam, za chwilę posłuchamy sobie próbek. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzu, co myślicie o tego typu pomysłach. Odchodzimy od drewna, czy jest to chwilowy trend, czy może tak będzie wyglądała przyszłość hutnictwa, co o tym myślicie? Dajcie znać. Łapka w górę mile widziana, będę wdzięczny też za subskrypcję. A gdybyście chcieli przypadkiem sobie dotknąć i pograć na takim ukulele, to kilka wersji kolorystycznych dostępnych jest na Gdańskiej 54 w Łodzi, w naszym sklepie stacjonarnym Guitar Center, do którego serdecznie zapraszam. Do zobaczenia! Thank you.